Państwu, otwieram obrady 19 sesji Rady Gminy Iwy. Stwierdzam, że w przyjrzych naszych obradach uczestniczy 13 radnych. Tak więc wszystkie podejmowane przez nas uchwały będą miały moc prawną. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych. Witam Pana Wójta, Pana Roberta Bawińskiego. Witam serdecznie Panią Skarbnik, Alicję Sztabińską. Witam naszą pracownicę Dorotę Radzewicz, która obsługi Rady. I za pośrednictwem mediów witam naszych sołtysów i wszystkich mieszkańców z terenu gminy Iwy. Przypominam, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym posiedzenie jest utrwalane za pomocą urządzenia rejestrującego. Informuję, że na podstawie artykułu 14 ust. 2 z przyczyn technicznych będziemy przeprowadzali głosowania imienne. Otrzymaliście, Szanowni Radni, porządek obrad i mam takie pytanie. Czy są jakieś uwagi co do tego otrzymanego przez Państwa porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do... w związku z tym przeczytam ten porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie oraz stwierdzenie prawodności obrad. Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu obrad z 18 sesji Rady Gminy Iwy z dnia 29 grudnia 2020 roku. Punkt czwarty. Wystąpienie wójta gminy Iwy i sprawozdanie działalności międzysesyjnej. Punkt piąty. Interpelacje i zapytania radnych składane w formie papierowej. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Iwy na 2021 rok. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany letniej prognozy finansowej gminy Iwy na lata 2021-2034. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy na 2021 rok gminy Iwy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia lub niewyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w 2022 roku. Punkt 11. Wolne wnioski. Punkt 12. Zamknięcie obrad. Jeszcze raz zapytam, czy są jakieś propozycje uwagi do proponowanego porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania nad przyjęciem tego porządku obrad. Andrzejczyk Małgorzata Danuta. Jestem za. Bogdanowicz Jerzy. Jestem za. Bądzio Ryszard. Jestem za. Czarniewski Cezary. Jestem za. Piedorowicz Sebastian. Jestem za. Gościk Iwona Urszula. Jestem za. Jadeszko Mieczysław Jan. Jestem za. Jadeszko Piotr. Jestem za. Milewski Mieczysław. Jestem za. Miszkiel Piotr. Jestem za. Miszkiel Zenon. Jestem za. Motuk Tomasz. Jestem za. Sokołowski Mirosław. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt trzeci porządku obrad. Przyjęcie protokołu obrad z 18 sesji Rady Gminy Iwy z dnia 29 grudnia 2020 roku. Otrzymaliście Państwo wszyscy protokół z obrad 18 sesji Rady Gminy Iwy. Czy są jakieś uwagi, zapytania co do tego protokołu z tej sesji? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania nad przyjęciem protokołu z 18 sesji Rady Gminy Iwy. Andrzejczyk Małgorzata Danuta. Jestem za. Bogdanowicz Jerzy. Jestem za. Bądzio Ryszard. Jestem za. Czarniewski Cezary. Jestem za. Fiedorowicz Sebastian. Jestem za. Gościk Iwona Urszula. Jestem za. Jadeszko Mieczysław Jan. Jestem za. Jadeszko Piotr. Jestem za. Milewski Mieczysław. Wstrzymuję się. Miszkiel Piotr. Jestem za. Miszkiel Zenon. Jestem za. Motuk Tomasz. Jestem za. Sokołowski Mirosław. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż protokół obrad 18 sesji Rady Gminy Iwy został przyjęty.
akty, wystąpienie wójta gminy Giwek i sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Bardzo proszę, panie wójcie. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowna Rado, szanowni państwo. Ostatnia sesja odbyła się 29 grudnia. Po tym okresie podjęliśmy działania związane z... Złożyliśmy 6 wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę 9 milionów złotych. Są to inwestycje związane z budową dróg oraz przebudową wodociągu gminnego. Zobaczymy, jak to zostanie rozpatrzone, ale złożyliśmy te wnioski. Być może zostanie to uwzględnione, te nasze potrzeby i podejmiemy nowe inwestycje. Chciałbym podziękować za pomoc przy odśnieżaniu dla osób, które własnymi ciągnikami, własnymi maszynami pomagają nam tutaj, pomagają udrożnić te drogi. Mianowicie tutaj wymienię dwie osoby, o których wiem. Jest to Stanisław Wagiński z Pomorza, sołtys, który myślę, że regularnie co 2 dni odśnieża ten odcinek do drogi krajowej tutaj od lasu. Oraz pan Maciej Milewski, który odśnieża odcinek od Posejneli do drogi krajowej w Beguczach. Także serdecznie im dziękuję oraz wszystkim tym, których tu nie wymieniłem, gdyż nie wiem tego, ale wiem, że są takie osoby, które też pomagają. Dziękuję za to, że jakoś tutaj nas odciążacie. Chciałbym powiedzieć, że w międzyczasie zostały podjęte starania związane z reanimacją, reaktywacją spółki wodnej Białe Jezioro. Było spotkanie z przedstawicielami, z delegatami poszczególnych miejscowości i w końcu po 3 latach stagnacji, jakby zawieszenia tej spółki, zdecydowali oni o wybraniu zarządu oraz prezesa. Prezesem został Rafał Kościk, także serdecznie mu dziękuję za próbę tutaj podjęcie tego trudu, gdyż nie jest to proste zadanie, ani łatwe, gdyż wiemy, jak to wyglądało w latach poprzednich. Niemniej jednak w przypadku rozwiązania tej spółki trzeba się liczyć z konsekwencją wstrzymania dopłat dla rolników, gdyż wiemy doskonale, może niektórzy nie wiedzą, ale chciałbym tutaj uświadomić, że jeśli grunty nie będą utrzymane w odpowiedniej kulturze rolnej, wtedy dopłaty będą pomniejszane. Także uczulam na ten punkt, żeby nie było tak jak w gminie sąsiedniej kiedyś parę lat temu, czyli mam tu na myśli gminę Krasnopol, gdzie zostały wszczęte postępowania właśnie uszczuplające wysokość tych dopłat, gdyż rowy zarosły i nie były czyszczone. My chcemy zapobiec tej sytuacji, tutaj jako gmina również się dołączamy. Będziemy również członkiem tej spółki, pracujemy tutaj teraz nad tym oraz zostanie złożony wniosek do końca lutego na pozyskanie dofinansowania w wysokości 1 000 000 zł netto na sprzęt. Jest oczywiste, że trzeba czymś czyścić te rowy, trzeba mieć do tego maszyny, ludzi. Tutaj myślę, że zrobimy taki tandem, nazwę to tandemem, czyli spółka, gmina, żeby razem jakoś to funkcjonowało, jeden drugiemu będzie pomagał. Co do szczegółów wypowiem się w późniejszym czasie, zobaczymy, jak te wnioski zostaną rozpatrzone, jeżeli nam się nie uda, ale miejmy taką nadzieję, bo na te działania akurat pieniądze są, każdy będzie zadowolony i jednocześnie apeluję o płacenie składek. Już niedługo przyjdą do państwa wezwania jakby do zapłacenia tych składek i proszę, żeby to robić sumiennie z racji tego, że spółka musi mieć również pieniądze w tym roku na wyczyszczenie części rowów, udrożnienie, żeby cokolwiek zrobić, żeby zapobiec tej sytuacji związanej z trzymaniem tych dopłat. Także to moja taka serdeczna prośba, również w imieniu pana prezesa, bo też zostałem do tego upoważniony, żeby to przekazać. Dokonałem podpisania 3 umów. Zacznę może po kolei. Na remont
i adaptację w świetlicy w Zerwie. O tym mówiłem już na tamtym, na tamtej poprzedniej sesji, ale teraz podpisałem po sesji tą umowę i wyszło to tak. Kwota wynikająca ze złożonej oferty 137 tysięcy złotych. Mieliśmy przeznaczone 149 tysięcy, czyli 12 tysięcy oszczędności. Wygrała firma zaugustowa pan Okrągły Szczepan. Uzyskaliśmy również gwarancję, która zabezpieczy nas w przypadku jakichś wystąpienia awarii czy złego wykonania przed poniesieniem kosztów środków gminnych w celu przywrócenia, gdyż musimy utrzymać ten projekt przez 5 lat w takim stanie, jak zostanie zrealizowany. Gwarancja została udzielona na 72 miesiące. Myślę, że to jest bardzo, bardzo duża. Następnie podpisałem umowę na utworzenie świetlicy środowiskowej w budynku gospodarczym w Głębokim Brodzie. Tego nie było. Tak jak mówiliśmy wcześniej, ten lokal się nam przyda bardzo. Mieszkańcy oczekiwali od dziesięcioleci. Chyba nie przesadziłem. No i tutaj podpisaliśmy umowę, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, pogoda pozwoli i jakieś inne trudności nie wystąpią. Także myślę, że do jesieni te budynki będą wykończone i oddane do użytku. Na pewno, jeżeli sytuacja się poprawi w kraju i te obostrzenia zostaną zdjęte, myślę, że będzie to niemałe wydarzenie dla społeczeństwa naszej całej gminy. I tutaj kwota wynikająca ze złożonej oferty opiewa na 147 tysięcy złotych. A mieliśmy przeznaczone na to w planie, dodam, że te wszystkie środki zostały również dotowane z Urzędu Marszałkowskiego. Tak jak w tamtym roku pisaliśmy wnioski, one przeszły i mamy tutaj duży procent udziału środków zewnętrznych. 171 tysięcy. Także widzicie, też oszczędność na tym jest. Tutaj gwarancja opiewa na 84 tysięcy. Jeszcze raz. Przepraszam, ta maska. Również podpisałem umowę na budowę remizy dla OSP Giby. Tutaj również było kilku wykonawców chętnych, a została ona podpisana z firmą Suwałk, pan Dyczewski Przemysław, który złożył ofertę na kwotę 784 tysięcy złotych. A przewidziane mieliśmy w planach 1 014 000. Także tutaj jest bardzo duża oszczędność. Te środki również zostaną wykorzystane jakby na potrzeby tego projektu. W tym przypadku mamy praktycznie 100% zwrot zewnętrznych środków, czyli środki transgraniczne, unijne oraz środki krajowe tutaj z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jeżeli chodzi o odśnieżanie, temat poruszałem na początku, tutaj do tej chwili dzisiejszej, tak jak liczyliśmy, wyszła mi kwota sięgająca blisko 100 tysięcy złotych. Jest to niemała kwota, gdyż mamy dużo tych kilometrów tych dróg, a jednocześnie nie jest ona ogromna, bo gdybyśmy wykorzystywali tutaj podmioty zewnętrzne, czyli byśmy musieli wynająć te usługi, nie tak jak my to robimy sposobem gospodarczym przy udziale naszych pracowników oraz naszego sprzętu, no to ta kwota myślę, że opiewała blisko 500 000 złotych. Mamy dużo oszczędności na tym, ale trzeba się liczyć z tym, im więcej wydamy na ciężką zimę, na walkę z nią, tym mniej zrobimy dróg w tym roku. Chociaż bądźmy dobrej myśli, może dostaniemy jakieś dofinansowania, które składałem wnioski i myślę, że będzie to dobrze wyglądało. W naszym urzędzie była przeprowadzona kontrola Krajowej Administracji Skarbowej. O jej wynikach powiadomię w późniejszym czasie, gdyż w chwili obecnej odpowiadam na protokół i nie jestem jeszcze do końca zatwierdzony, także tutaj nie chcę wyprzedzać faktów, ale taka kontrola była przeprowadzona. Była ona za rok 2016-2017. Również ona dotyczyła podatków, subwencji oświatowych, także pewne decyzje będą musiały być podjęte przez samorząd. Te możliwości wyszły, niemniej jednak poczekajmy do tego czasu, aż się odniosę.
takie oświetlenie, czyli nie palące się tutaj żarówki, to chciałbym powiedzieć w oświetleniu ulicznym. Musimy poczekać, aż zima troszkę odpuści, gdyż podnośniki nie są w stanie przy takiej dużej ilości śniegu dokonać tej wymiany i zrobić tutaj przeglądu. Także proszę o cierpliwość. Dobrze jest, że jest śnieg, to trochę jest jaśniej w nocy, ale temperatury są bardzo, bardzo niskie, także raczej bym proponował zostanie w domu. Tutaj chciałbym jeszcze wspomnieć, że dokonaliśmy zmian w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Gibach. Siedziba tej biblioteki została zmieniona jakiś czas temu. Biblioteka znajduje się w tej chwili pod salą gimnastyczną, jakby od strony Orlików. Wejście od plaży ma swój parking, jest bardziej dostępna, bardziej może na pewno w lepszych warunkach niż to miało miejsce do tej pory, czyli w tej piwnicy z tyłu gminy. Tam zostanie umieszczone archiwum oraz inne pomieszczenia socjalne dla pracowników. I tutaj, jeśli chodzi o te godziny funkcjonowania, to się przedstawia następująco. Oczywiście ta informacja zostanie jeszcze umieszczona na stronie gminnej, na mojej stronie facebookowej oraz w innych mediach. Od wtorku do piątku, od godziny 10 do 18, to jest biblioteka i GOP, z racji tego, że też znajdują się w jednym miejscu. Wszystkie tutaj takie elementy wyposażenia oraz te budynki są dostępne dla mieszkańców, niemniej jednak korzystanie z hali sportowej trzeba uzgadniać z pracownikami, gdzie są podpisywane umowy użyczenia, żeby to się po prostu nie nakładało. Mamy dostępną siłownię, czekamy oczywiście na otwarcie, aczkolwiek jest ona dostępna, jakieś stoły do gry ping-ponga. No wiadomo, to jest w hali sportowej, można pobrać w nogę, w siatkówkę, w koszach, wszystko, jest to kompletne wyposażenie. No jest oczywiście jakieś tam miejsce zrobione dla kobiet na aerobik, czy tam inne zajęcia. Tak, jest pomieszczenie, jest sala. Złożyliśmy wniosek jeszcze na animatora sportu, który będzie chyba od marca, może od kwietnia, zobaczymy jak to przejdzie. Będziemy częściowo dotowali to ze środków własnych, a częściowo z pozyskanej dotacji. Ta osoba będzie się zajmowała takimi zajęciami po południu z dziećmi, ogólnie z mieszkańcami, żeby coś tu zrobić, żeby coś ruszyć. Gdy to będzie oczywiście możliwe, ze względu na obostrzenia. Tak samo biblioteka w tych samych godzinach funkcjonuje. Oraz teraz zrobiliśmy takie nowum. Wynika to z tak samo zmiana tych godzin, jak również to, co teraz powiem, z bezpośrednich prośb mieszkańców i z potrzeby. Taki. W sobotę również będzie obiekt otwarty od godziny 12 do godziny 20. Także jeżeli ktoś chce coś zorganizować, tutaj dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury będzie służył pomocą, tak również pani z biblioteki. Jeżeli ktoś ma ochotę przyjść, poczytać książkę, nie ma problemu, jest czytelnia. Co prawda nieduża, gdyż nie można też robić tych zgromadzeń na chwilę obecną, ale to się wszystko powiększy. Sukcesywnie nad tym pracujemy. Także prosiłbym osoby, które będą to oglądały oraz tutaj radnych o przekazanie takiej informacji. Oczywiście będzie ona również rozesłana po sołtysach, bo było bardzo wiele takich, może nie skarg, ale uwag, że jeśli osoby, które pracują do godziny 15 do 16 nie mają możliwości później wypożyczenia tej książki, ewentualnie jakieś rozrywki, żeby się odstresować, czy w Gibach, czy w całej gminie, gdyż te obiekty też funkcjonowały od 7 do 15 do 16. No, hala była otwarta co prawda wieczorami, ale to było też jakby tak na indywidualne potrzeby. A w chwili obecnej będzie otwarta 5 dni w tygodniu, również w sobotę wyłącznie. Także dziękuję. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Punkt 5 porządku obrad, interpelacja zadania radnych składane w formie papierowej. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęła do mnie żadna interpelacja. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Giby na 2021 rok. Na wspólnym posiedzeniu komisji pani
skargi przedstawiła nam, przeanalizowaliśmy te zmiany w budżecie na 2021 rok i Komisja Budżetu i Finansów wnosi do Rady o przyjęcie tej uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Czy są jakieś do tego jeszcze jakieś zapytania, uwagi? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą. Andrzejczyk Małgorzata Danuta. Jestem za. Bogdanowicz Jerzy. Jestem za. Bądź Ryszard. Jestem za. Czarniewski Cezary. Jestem za. Kiedorowicz Sebastian. Jestem za. Kościk Iwona Urszula. Jestem za. Jadeszko Mieczysław Jan. Jestem za. Jadeszko Piotr. Jestem za. Milewski Mieczysław. Jestem za. Miszkiel Piotr. Jestem za. Miszkiel Zenon. Jestem za. Moduk Tomasz. Jestem za. Sokołowski Mirosław. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Giby na lata 2021-2034. I tu też podobnie jak ze zmianą w budżecie, uchwałą zmiany w budżecie gminy Giby, pani skarbnik przedstawiła na komisjach. Te zmiany przeanalizowaliśmy i Komisja Budżetu i Finansów wnosi do Rady o przyjęcie tej uchwały. Czy są jakieś uwagi? To nie zapytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą. Andrzejczyk Małgorzata Danuta. Jestem za. Bogdanowicz Jerzy. Jestem za. Bądź Ryszard. Jestem za. Czarniewski Cezary. Jestem za. Kiedorowicz Sebastian. Jestem za. Kościk Iwona Urszula. Jestem za. Jadeszko Mieczysław Jan. Jestem za. Jadeszko Piotr. Jestem za. Milewski Mieczysław. Jestem za. Miszkiel Piotr. Jestem za. Miszkiel Zenon. Jestem za. Motyk Tomasz. Jestem za. Sokołowski Mirosław. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Szanowni Państwo, na komisjach pani kierownik GOPS omówiła tą uchwałę, przeanalizowaliśmy i Komisja Zdrowia, Oświaty, Rolnictwa i Spraw Społecznych, przepraszam, wnosi do Rady o przyjęcie tej uchwały. Czy są jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Andrzejczyk Małgorzata Danuta. Jestem za. Bogdanowicz Jerzy. Jestem za. Bądź Ryszard. Jestem za. Czarniewski Cezary. Jestem za. Fiedorowicz Sebastian. Jestem za. Kościk Iwona Urszula. Jestem za. Jadeszko Mieczysław Jan. Jestem za. Jadeszko Piotr. Jestem za. Milewski Mieczysław. Jestem za. Miszkiel Piotr. Jestem za. Miszkiel Zenon. Jestem za. Motyk Tomasz. Jestem za. Sokołowski Mirosław. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy na 2021 rok gminy Giby z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność użytku publicznego. Szanowni Państwo, na komisjach przedstawiłem tą zmianę, którą przyjęliśmy uchwałę na ostatniej 29 grudnia na sesji. No i należało tą uchwałę zmienić. I przedstawiłem na komisji tą zmianę, czego ona dotyczy. I Komisja Zdrowia, Oświaty, Rolnictwa i Spraw Społecznych po przeanalizowaniu wnosi do Rady o
przyjęcie tej uchwały. Czy są jeszcze jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania tą uchwałą. Andrzejczyk Małgorzata Danuta. Jestem za. Bogdanowicz Jerzy. Jestem za. Bądzio Ryszard. Jestem za. Czarniewski Cezary. Jestem za. Piedrowicz Sebastian. Jestem za. Kościk Iwona Urszula. Jestem za. Jadeszko Mieczysław Jan. Jestem za. Jadeszko Piotr. Jestem za. Milewski Mieczysław. Jestem za. Miszkiel Piotr. Miszkiel Zenon. Jestem za. Motuk Tomasz. Jestem za. Sokołowski Mirosław. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia lub niewyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w 2022 roku. Szanowni Państwo, po dyskusji na komisjach radni doszli do wniosku, żeby przyjąć uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w 2022 roku. I w związku z tym Komisja Budżetu i Finansów wnosi do Rady o przyjęcie uchwały Rady Gminy Giwy w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w 2022 roku. Czy są jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania nad przyjęciem tej uchwały. Andrzejczyk Małgorzata Danuta. Jestem za. Bogdanowicz Jerzy. Jestem za. Bądzio Ryszard. Jestem za. Czarniewski Cezary. Jestem za. Fiedorowicz Sebastian. Jestem za. Kościk Iwona Urszula. Jestem za. Jadeszko Mieczysław Jan. Jestem za. Jadeszko Piotr. Jestem za. Milewski Mieczysław. Jestem za. Miszkiel Piotr. Jestem za. Miszkiel Zenon. Jestem za. Motuk Tomasz. Jestem za. Sokołowski Mirosław. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 11. Wolne wnioski. Bardzo proszę, czy ktoś z radnych, ewentualnie pan wójt, miałby tutaj jeszcze. Bardzo proszę, panie wójcie. Chciałbym również podziękować dla druhów z OSP Pogorzelec za pomoc w odśnieżeniu tutaj remizy i klubu Świetlicy Wiejskiej. Także dziękuję. Prosiłbym, żeby tutaj komendant przekazał ze swoich druków. Dziękuję dla druhów z OSP Giwy, którzy właśnie w tej chwili odśnieżają nam dach na Ośrodku Zdrowia w Giwach. Mam nadzieję, że szczęśliwie nic się nie stanie, ale dziękuję im bardzo za tą pomoc. Dodam, iż jest to pomoc bezinteresowna, przy niespołecznym. Nikt za to im nie płacił i nie płaci. Oni sami od siebie tutaj wyszli z inicjatywą. Pan Ryszard wie, jak to było u nich. Ja wiem, jak, jeżeli chodzi o OSP w Giwach. Nikt ich do tego nie zmuszał. Bardzo miło mi to słyszeć, że są jeszcze ludzie, którzy widzą, że trzeba w jakiś sposób pomóc dla innych. Niekoniecznie wszystko ma zrobić gmina. Także serdecznie dziękuję. I jeszcze podziękuję tutaj dla pana Leszka Miszkiela z Białorzeczki, bo też również pomaga w odśnieżaniu drogi przez miejscowość Białorzeczkę, oraz dla pana Roberta Stabińskiego z Posejneli. Też pomaga przy odśnieżaniu, gdy ma tylko możliwość. Także serdecznie im dziękuję. Dziękuję, panie wójcie. Ja jeszcze, może ja bym króciutko. Szanowni radni, przypominam o oświadczeniach majątkowych, które należy trzeba złożyć do końca kwietnia tutaj na moje ręce. I gdyby, jeżeli ktoś nie rozlicza się elektronicznie, tylko papierowo, to może tutaj od nas z biura rady ten formularz oświadczenia majątkowego pobrać. Także bardzo proszę, żeby to w miarę sprawnie te składanie oświadczeń majątkowych przebiegało i proszę, żeby nie czekać do ostatniej chwili, tylko w miarę, jak się rozliczycie z urzędem skarbowym, żeby takie te oświadczenie majątkowe tutaj na moje ręce złożyć.
zasadników.